Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Stop, jak wiecie, trzeci naprawiony. Niektórzy to określili, że metodą druciarstwa, ale działa i jest szczelny. No ale w międzyczasie, jak wam mówiłem, zamówiłem sobie stopa prosto z Chin, no bo tam cena 5 razy niższa niż Waso. I przyszedł, słuchajcie, po 2,5 tygodnia. Nawet widzę ubezpieczenie do 200 zł. No okej, no to popatrzmy, co to przyszło. Czy to jest coś warte? No słuchajcie, pierwsze wrażenie jest takie. Tu ten plastik, powiedzmy szkło, bardzo ładnie wygląda, ale generalnie jest dużo lżejszy. Co prawda naprawiałem to 1,5 tygodnia temu, ale z tego co pamiętam, w ręce było to dużo cięższe. No wszyscy narzekają, że uszczelka jest za gruba i rzeczywiście uszczelka jest może nawet nie dwa razy, ale 3 razy grubsza niż w oryginale. W oryginale jest taka cieniutka uszczelka, a tutaj słuchajcie, ona ma ze 4 albo nawet 5 mm. No a ten plastik, tu odlanie i tak dalej jest bardzo, może nie bardzo, ale widać, że dość prymitywny. No ciekaw jestem, jakby to świeciło, ale najgorsza jest ta uszczelka. Ludzie piszą, że musieli ją przycinać, bo stop po prostu sterczał. Więc żeby to przyciąć, słuchajcie, no to trzeba by mieć żyletkę. A akurat nie mam w domu żyletki. No i na pewno będzie to trochę nierówne. No nic, póki co ja go i tak nie będę zakładał, no bo stop, który naprawiłem, działa. Ale z ciekawości może bym go założył na chwilę samą wtyczkę. Popatrzył, jak on świeci. Ok, ściągnąłem plastik, wydubałem wtyczkę. No i popatrzmy. No słuchajcie, sama wtyczka nie chce w ogóle wejść. Nie chce zaskoczyć bolec. Ona by musiała wejść jeszcze tutaj, jak widać, ze 2 mm, a nie chce. Trzeba byłoby na siłę pchać, a nie chce. Ale konektory już powinny łączyć. Ok, to zablokuję sobie stop. Ok, zablokowany. No i coś tu świeci. Powiem wam, że moim zdaniem dosyć słabo. No nie pamiętam, jak tamten świecił oryginał. Widać 4 diody. Ale szału naprawdę nie ma, prawdopodobnie. I świeci mniej więcej tak samo jak... Chociaż ja wiem, może ciut lepiej świeci niż ta moja metoda druciarska. Czyli pasek LED. Tu na przykład to światło z tobą jest dużo jaśniejsze. Ok, to włączę na chwilę ten mój stop. Nie no, chyba lepiej świeci. Tak świeci mój stop. No trochę jest nie fair porównanie, bo tu słońce teraz świeci. No wiem, teraz to się wydaje, że on w ogóle nie świeci poprzez słońce. Ale uwierzcie mi, że świeci.
No nic, napiszcie w komentarzu, czy zostawilibyście to, co zrobiłem na oryginalnej uszczelce, czy założyć Chińczyka. Okej, dzięki, trzymajcie się.